Z nami Mateusz Grzybek, obrońca Brukbetu Termaliki Nieciecza, Obrońca, który, jeżeli ktoś ma dostęp do danych Instata, może powiedzieć, że jesteś jednym z najlepszych zawodników całej drużyny, bo te wyniki w pierwszych dwóch meczach masz naprawdę znakomite. No tak, no gdzieś ten algorytm tego programu gdzieś tam wylicza te, te wysokie wyniki, ale to nie jest żaden wyznacznik. No. To są tylko liczby, a, a liczy się tak naprawdę to, co się dzieje na Zielonej Murawie, więc y, nie, ja jakoś osobiście nie przywiązuję do tego większej wagi. Natomiast analizując już tak, jak powiedziałeś, to co dzieje się na Zielonej Murawie, to w tych dwóch meczach i pewnie w tym nadchodzącym z Bełchatowym jest to, że Bruckbetter Malika Nieciecza przede wszystkim posiada piłkę, gra atakiem pozycyjnym i wówczas bardzo ważna rola jest właśnie skrajnych obrońców. No na pewno tak. Gdzieś to nowe ustawienie i ta nowa taktyka, którą trener nam wprowadził od tego, tego sezonu, gdzieś fajnie funkcjonuje i, i naprawdę widać to, że dominujemy nad tymi przeciwnikami. No bo oby tak, tak dalej było i, i żebyśmy w tych meczach dominowali najważniejsze, żebyśmy wygrywali te mecze. Póki co z tym wygrywaniem... Patrząc na wyniki problemów nie ma, bo trzy zwycięstwa dodając jeszcze ten mecz Pucharu Polski, wszystkie trzy do zera, pewnie Ciebie jako gracza tej jednak linii defensywnej to to przede wszystkim buduje i cieszy. No na pewno, gdzieś te mecze, mecze na zero z tyłu dla, dla nas, dla obrońców są, są jakoś budujące i, i wyznacznikiem, że jest dobrze wykonana robota, ale nie, nie bronimy tylko my, ale ale i cały zespół, dlatego, dlatego się cieszymy i żeby, żeby jak najdłużej to było, bo, bo pamiętamy, w zeszłym sezonie też fajnie zaczęliśmy pierwsze trzy kolejki bez, bez straty bramki, a później przytrafiła się ta, ta seria gdzieś, gdzie, mogli, gdzie nie mogliśmy wygrać meczu, dlatego z pokorą, z pokorą pracujemy i, i czekamy na kolejne mecze. Te kolejne mecze, rozmawialiśmy też o tym z Adamem Radwańskim, najbliższe trzy tutaj na, na stadionie Brookbetu Termaliki Niciesza, co z pewną nowością. I tak patrząc jeszcze już pod kątem kolejnego rywala, to gksb Bełchatów, co pokazują też właśnie statystyki liczby, jest raczej drużą, która oddaje piłkę rywalowi i gra z kontry, więc pewnie można się spodziewać, że obraz gry w sobotnim spotkaniu będzie podobny jak w tych dwóch poprzednich meczach. No ciężko mi powiedzieć, jeszcze nie mieliśmy albo mieliśmy analizę <grych> przeciwnika i, i wiemy też, jak ich mamy ugryźć i, i na co możemy sobie pozwolić, a na co nie, na co musimy uważać. Dlatego no, sobota, sobota też będzie ciężka. No, nie ma łatwych przeciwników już w tej Lidze. Każdy ich w zeszłym sezonie gdzieś spisywał na pożarcie, na, na spadek, a, a się utrzymali i i, I robili fajne wyniki w końcówce, zupełnie nowy zespół w i, i mówię, no nie wiadomo czego się spodziewać, to też są pierwsze kolejki i też to jest jakaś duża, duża niewiadoma. Duża niewiadoma, ale też trzeba przyznać, że zwłaszcza ta ostatnia kolejka i zwycięstwo z Miedzią pokazuje, że ten nowy zespół zaczyna się stalać i na pewno nie przyjdzie tutaj tylko po to, żeby zobaczyć jak Malika Termalika ciesza zdobywa kolejne bramki. No na pewno tak będzie. No, musimy, musimy też y, utrzeć się my tych, y, tych błędów w końcówkach, bo, bo wiadomo te, te pierwsze połowy i gdzieś tam do momentu strzelenia bramki fajnie gramy, a później wkrada się jakieś rozluźnienie, czy, czy ciężko co powiedzieć, ale zespół do, dochodzi do, do sytuacji, bo to czy z Sosnowcem, czy, czy właśnie końcówka w Nowym Sączu to pokazała, że y, musimy być do końca skoncentrowani, bo, bo może być niebezpiecznie. Tak, lekko patrząc i bawiąc się w lekką bugmacherkę trzeci mecz na delikatne 1-0. Czy tym razem uda się odpalić trochę więcej fajerwerków? No chciałoby się odpalić więcej, ale to 1-0 daje trzy punkty, dlatego myślę, że wystarczy.